Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj do Was przychodzę z dość ciekawym odcinkiem z racji, że będziemy dzisiaj odpowiadać na Wasze pytania, które zadawaliście mi na moim Instagramie. Tutaj macie moją nazwę użytkownika, także wbijajcie. I są to takie dość hardkorowe, takie pytania tabu, takie dość mocne pytania, na które jeszcze w sumie nigdy nie odpowiadałam, bądź jakoś ich unikałam. Lub to są takie bardziej pytania, przy których no rzeczywiście trzeba się otworzyć, żeby o takich rzeczach gadać. No po prostu są to takie niekomfortowe pytania, więc zobaczymy, jak sobie z nimi poradzę. No ale co, ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, można o wszystkich tematach gadać, także zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie. No i co? A my się już zabieramy za ten odcinek. Pamiętajcie, że jeżeli on Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę. Ogólnie ja już taki odcinek kiedyś nagrywałam, ale to było bardzo dawno temu, jak miałam chyba z 2000 subskrypcji, to wtedy nagrałam, był taki challenge, ogólnie już nie pamiętam, jak on się nazywał, ale po prostu właśnie tam były takie hardkorowe dość pytania. Jednak ja byłam mała, odpowiadałam je tak. No wiecie, te filmiki już wszystkie są usunięte, już nie ma ich na moim kanale, bo jednak tak mi byłoby ich wstyd trochę teraz wstawiać, bo byłam mała, jeszcze w sumie nie wiedziałam, co gadam. Teraz jest trochę inaczej, pewnie za kilka lat będę się śmiała z tych filmików, co teraz nagrywam. No ale cóż, no i co, dzisiaj właśnie tak jak mówiłam, zadawaliście mi pytania na Instagramie i dzisiaj na nie będę odpowiadać. Także co, bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy ten odcinek. Zaczniemy od takich troszeczkę, wiecie, spokojniejszych pytań, a potem przejdziemy do tych takich mocniejszych. No i co, pierwsze pytanie, będą się oczywiście one wyświetlać tutaj z boku i ktoś napisał, że jest to nurtujące pytanie, ile ważę? I w sumie nie wiem, czemu ono jest takie nurtujące, z racji, że już naprawdę wiele, wiele razy odpowiadałam na to pytanie, czy też na live'ach, czy też w jakichś innych Q&A'ach, czyli po prostu to może być albo nowa osoba, albo osoba, która tak wcześniej nie śledziła mnie. Zresztą na to pytanie już naprawdę dużo odpowiadałam często i słuchajcie, jakoś się nie wstydzę tego, ile ważę. Co prawda chciałabym trochę przytyć z racji, że ważę na razie 48 kg. No i uważam, że to jest w sumie tak, to jest trochę za mało jak na mój wzrost, bo mam 1,69 m wzrostu i to jest trochę za mało i chciałabym aktualnie ważyć 50 kg. Jak będę ważyć 50, to będzie tak idealnie, ale jeżeli będę ważyć więcej, teraz ważę mniej, no to tak, no wiecie, chciałabym po prostu przytyć. Kolejne pytanie, też takie bardziej spokojniejsze. Czemu jak się uśmiechasz, to masz tylko jeden dołeczek? I ogólnie ja mam dwa dołeczki. Tylko jeden mam tu u góry. Nie wiem, czy to będzie widać, bo jest trochę za mocne światło. Ja mam jeden dołeczek tu, a drugi tu. Nie wiem, czemu one są takie niesymetryczne. Zdecydowanie bardziej widać tego niż tego. Dlatego może wydawać się, że ja mam jeden, ale no nawet jakbym miała tylko jeden, to jak miałabym ci odpowiedzieć na to pytanie? No nie wiem. Ale no dołeczki są, no nie zmienię tego, nie wytnę sobie ich w żaden sposób, także są i w sumie już na to tak nie zwracam uwagi, ale kiedyś w sumie nie lubiłam tego w sobie, że mam te dołeczki, że jeden jest tutaj, a drugi tutaj, także... No. Kolejne pytanie, gdzie najczęściej kupujesz staniki? I to też się często bardzo powtarza i słuchajcie, pytacie się mnie na live'ach, czy gdziekolwiek, jakichś filmikach, czy coś w tym stylu. I ja słuchajcie, każde staniki mam z Victoria's Secret, bo ja uwielbiam jej staniki. One zawsze na mnie idealnie pasują, mają taką super rozmiarówkę i po prostu dla mnie te staniki są w porządku i zdecydowanie warte swojej ceny, naprawdę. Kolejne pytanie, o czym najczęściej myślisz pod prysznicem? I to jest w sumie dość dziwne pytanie, no bo wiadomo, praktycznie cały czas myślimy o różnych tematach, ale ja pod prysznicem, jak niektórzy pewnie myślą sobie o jakichś takich naprawdę ciężkich rzeczach, jakichś takich poważnych, to ja w sumie zawsze sobie śpiewam pod prysznicem, serio, zawsze praktycznie to robię. Albo tańczę tańce z TikToka, serio, tańczę tańce z TikToka. Albo na przykład jak jeszcze chodziłam do szkoły i na drugi dzień miałam jakąś kartkówkę, to zawsze sobie powtarzałam pod prysznicem. Serio, nie wiem, jakoś nigdy nie... Znaczy pewnie myślałam kiedyś o jakichś takich poważnych tematach pod prysznicem, ale nie no, najczęściej śpiewam, najczęściej śpiewam. Czy masz takie swoje widzki, które pomagają Ci w YouTubie? Jeśli chodzi o jakąś pomoc taką w YouTubie, to chyba nie mam takich widzek. Może czasem coś tam mi ktoś pomoże, na przykład jak poprosiłam Was, żebyście mi wysyłały jakieś bakety, to wysyłałyście i to jest naprawdę cudowne, bo fajnie jest mieć Was takie wsparcie, że jeżeli coś potrzebuję, to mi to wysyłacie. Także nie no, mam, na pewno mam takie jakby widzki, które mi pomagają, ale jednak zdecydowanie wszystkie fanpage'e, które robicie na Instagramie, to jednak też jest taka fajna pomoc, bo zamiast ludzie zadawać mi pytania, to po prostu wchodzą na taki fanpage i widzą. To jest też zawsze kochane, ja uwielbiałam patrzeć na takie fanpage'e, że ktoś jest zainteresowany tak moim życiem do tego stopnia, że aż robi o mnie Instagram, to jest naprawdę super, mimo to, że ja nie mam jakoś super dużo obserwujących, to fajnie coś takiego czasem sobie zobaczyć. Kolejne pytanie, jak mówią na Ciebie rówieśnicy i to jest dość ciekawe, z racji, że w sumie, nie no, najczęściej wołają chyba do mnie jednak Wika,
Znaczy, nie no, tak najczęściej spotykałam się z tym, że wołałem do mnie Wika, Łącka, co prawda ja strasznie nie lubię, jak ktoś mnie woła po nazwisku, ale już w sumie do tego się przyzwyczaiłam. No ale kiedyś strasznie mi to przeszkadzało, serio. A teraz jest tak trochę śmiesznie z racji, że 3/4 osób w sumie na mnie teraz woła Polana. I skąd się to wzięło? Wzięło się to stąd, że wiecie, ja jestem Łącka i Łącka nazwisko od Łąka. I pamiętam, że nie będę opowiadać tej całej tej historii, bo to jest taka bardziej prywatna sprawa, ale no wyszło, że Łącka, Polana, Pole, Łąka i w sumie to jest dość dziwna historia i w sumie nie wiem, czemu tak wszyscy na mnie wołają, ale no jestem Polana, także miło poznać. Kolejne pytanie, czy podobała ci się kiedyś osoba tej samej płci? I moja odpowiedź na to jest, że nie, nie podobała mi się i ja naprawdę mam takie wrażenie, że no... Nie mogłabym być chyba z osobą tej samej płci, serio, mam takie wrażenie. Oczywiście mam przyjaciółki, mam koleżanki, dajemy sobie jakieś buziaki, przytulamy się, ale jednak jest to tylko przyjaciel, ja traktuję jako przyjaciółki. Nigdy mi to nie przeszkadzało. Ja uważam, że miłość to miłość, homo, hetero, jakiś bi, to jest dla mnie bez różnicy, każdy jak się zakochał po prostu, to mi to w ogóle nie przeszkadza, ale ja osobiście nie mogłabym być, serio. Ja jakoś tak tylko do chłopaków, także... No. Kolejne pytanie, czy była jakaś osoba, przez którą się wybiłaś? I wydaje mi się, że nie było nigdy takiej osoby, serio. Ja zawsze zagrywałam sama, nikt mi nigdy też w niczym nie pomagał. No chyba, że wiadomo, jakoś rodzina dawała jakieś pomysły, coś tam czasem wspierała. Ale wiecie, jako taką pomoc, to nigdy mi nic z nikim nie pomagał, nikt nigdy nie zmontował mi żadnego filmu. Kolejne pytanie, i to jest pytanie praktycznie zadane w punkt. Nie czujesz się samotna? Powiem wam, że ja ostatnio, przez tą całą kwarantannę, no tak naprawdę ten cały koronawirus i przez to, że siedzimy w domu, to spowodował, ale ostatnio mam takie wrażenie, po prostu czasem zostaję taka sama jak palec i że nie mam praktycznie nikogo, że wiecie, że mam mega dużo znajomych, ale jednak to są osoby, z którymi piszę, gadam, ale spotykam się tylko w jakichś większych grupach i to jest naprawdę mega przykre, bo ja na przykład mam mało znajomych, do których jak po prostu napiszę, hej, chcesz się spotkać tak w jedną osobę, to napiszę, że tak i to jest takie, nie wiem, każdy ma prawo czuć się samotny, serio, ja czasem też tak mam. Także tak, czuję się czasem samotna. I teraz pytanie, które najczęściej się powtarzało. Po prostu jak ja scrollowałam te pytania, to było serio chyba co trzecie albo co drugie pytanie. I to jest pytanie, kiedy dostałaś swoją pierwszą miesiączkę, swój pierwszy okres. Słuchajcie, powiem wam, że dość późno dostałam ten okres, z racji, że dostałam ją na początku trzeciej gimnazjum, czyli jak miałam chyba coś koło 15 lat, coś w tym stylu. To mega późno, serio. Moje na przykład, czy moje wszystkie koleżanki dostały mega, mega wcześnie, a ja dostałam tak późno. No ale, no cóż, później po prostu dojrzewałam. Kolejne pytanie, które też się bardzo często powtarzało, jest, jaki masz rozmiar stanika? Jeśli chodzi o tą taką rozmiarówkę, która jest Victoria's Secret, to mam 32C. 32 to jest obwód wokół klatki, a C to jest rozmiar. Dokładnie tak. Następne pytanie, jaki wiek jest dla ciebie dobry na ten pierwszy raz? I to też jest pytanie, które bardzo często się powtarzało, serio. Było większość takich pytań, które mega często się powtarzało i większość jakichś takich lepszych, które mniej się powtarzało. A jeśli chodzi o ten pierwszy raz, to wydaje mi się, że nie ma jakiegoś takiego wieku. Wiadomo, że w Polsce on chyba wynosi 15 lat minimum, ale no nie, no po prostu wydaje mi się, że to jest wtedy, jak to po prostu poczujesz, jak się z kimś zakochasz i w ogóle trzeba też poczekać, wiadomo, nie robić tego od razu na pierwszym spotkaniu, ale wiadomo, trzeba jednak poczuć to coś do tej drugiej osoby. I tak, kolejne pytanie, czy chodzisz na imprezy, dyskoteki, do klubów? Jak tak, to są kluby minus 18. I tak, chodzę do klubów i powiem wam, że kluby, mi się wydaje, że to jest takie naprawdę miejsce, gdzie można się wyszaleć, wytańczyć, głośna muzyka, światło, dużo ludzi i naprawdę ja tam uwielbiam chodzić. I tak są kluby, nie kluby, ale raczej imprezy od 16 lat, bo raczej większość klubów jest 18 lat, ale jednak są imprezki jakby takie, wiecie, robione, że po prostu mogą wejść osoby od 16 roku życia. I ja kluby naprawdę lubię, nie widziałam w nich jakichś większych takich problemów czy coś w tym stylu, zawsze się świetnie bawiłam. Jak muzyka jest sztos, są fajni ludzie, to czemu by nie? Oczywiście wiadomo, jak wchodzicie do takiego, na taką imprezę, gdzie jest 16, od 16 plus, to jeżeli nie macie 18 lat, to dostajecie taką białą opaskę, białą bądź po prostu opaskę w jakimś kolorze i po prostu, gdy stoicie przy barze, to oni wam nie sprzedadzą alkoholu. Kolejne pytanie, używasz tamponów czy podpasek? Ja zdecydowanie jestem team tampon, mimo to, że na początku nie mogłam się przekonać i kilka tych moich pierwszych miesiączek, jednak żyłam na podpaskach, to teraz nie wyobrażam sobie, serio, tampony ratują mi życie w każdej sytuacji. Kolejne pytanie, co ile golisz nogi? Jeśli chodzi o moje nogi, to golę je raz w tygodniu.
tyle mi wystarcza, jest wtedy idealnie. Także raz w tygodniu, jeśli chodzi o ręce, to wydaje mi się, że tak raz na dwa tygodnie, bo i tak ręce to są takie, że niektóre dziewczyny golą, niektóre nie golą. Ja akurat golę, bo lubię mieć po prostu takie, wiecie, takie ładne, w sensie ładne, no takie, wiecie, po prostu takie ogolone ręce, bardziej mi się podobają zdecydowanie. No i golę je właśnie tak co dwa tygodnie, coś w tym stylu, bo jednak włosy na rękach rosną długo, dużo, dużo wolniej. Kolejne pytanie, i to jest dość kontrowersyjne pytanie, z racji, że czy gdybyś mogła wyeliminować jedną osobę z twojego życia, to byś to zrobiła? I wydaje mi się, że to jest takie pytanie, które korci i rzeczywiście, no było mega dużo osób, które sprawiło mi jakąś taką wielką przykrość, przez które coś się musiało wydarzyć, ale wydaje mi się, że coś się dzieje po coś i po prostu te osoby były jakoś potrzebne w moim życiu, żeby jakoś podbudować moją samoocenę, żeby polepszyć jakoś moje życie, także dziękuję wszystkim osobom, które sprawiły mi kiedykolwiek jakąś przykrość, bo dzięki wam teraz jestem tutaj i jakoś dobrze się mam, jestem zdrowa, jestem szczęśliwa, mam kanał, mam rodzinę, mam przyjaciół, także nie wyeliminowałabym nikogo, bo jednak mimo wszystko to coś się działo po coś i pewnie jeszcze dużo, dużo osób takich spotkam, które nauczą mi w jakiś sposób życia, także no zobaczymy, ale nie, nikogo bym nie wyeliminowała. Kolejne pytanie, boli cię brzuch podczas okresu? I w sumie mam tak różnie, z racji, że na przykład dwa okresy mam takie, że w ogóle nic nie czuję, jestem szczęśliwa, też nie jem wszystkiego, a raz mam takie, że po prostu siedzę i tak po prostu skulona, także raz mam tak, że mnie bolą, a raz, że w ogóle różnie z tym jest. Czego nie lubisz w ludziach? I kurczę, wydaje mi się, że jest kilka takich cech, których nie lubię w ludziach, serio. Przede wszystkim jest to taka trochę ignorancja wobec drugiego człowieka. To naprawdę, to mnie zawsze odpycha. Kurczę, co jeszcze? Wkurza mnie też takie na siłę zwracanie na siebie uwagi. To mnie zawsze denerwowało, serio. Takie zwracanie, takie chamskie zwracanie na siebie uwagi. To zawsze mnie denerwowało. I co w sumie jeszcze? Tam pewnie jest jeszcze więcej, tylko teraz sobie nie przypominam. No ale wiecie, o co mi chodzi. Kolejne pytanie, co byś zrobiła, jakbyś dostała propozycję dołączenia do ekipy Freeza? Załóżmy, że się znacie. No nie wiem, no dołączyłabym. Jezu, ja uwielbiam ekipę, serio, ja uwielbiam ich poczucie humoru, ich nagrywanie, w ogóle to, że oni są taką jedną wielką rodziną. Ja już wiele razy mówiłam, że kurczę, że ich lubię, że fajnie mi się ich po prostu ogląda. Pamiętam, że kiedyś skomentowałam zdjęcie Freeza, to było całkiem niedawno, nawet podczas kwarantanny. Skomentowałam zdjęcie, Karol wstawił zdjęcie z Weroniką i skomentowałam słodziaki i jakiś typek odpisał, że co, trzeba wylizać dupę fejmom i ja napisałam, że coś tam, że no wiecie, zażartowałam sobie i on odpisał, że jesteś pseudofejmem i coś takiego i że trzeba coś tam poznawać fejmów i Jezu, to jest po prostu dla mnie tak kiczowe, bo to jest totalnie osoba i jeszcze wiecie co? Polubiło to pełno osób, które mnie obserwowało i to dla mnie jest takie fałszywe. Fałszywość to też jest czegoś, czego nie lubię w ludziach. I widać, że to jest po prostu osoba, która mnie nie zna, bo ja YouTube'a oglądam od dziecka, naprawdę od dziecka. I jeszcze te takie, pamiętam, bardzo stare czasy. I Karola też oglądam już mega długo, także serio. No nie trafiłeś. Jeśli chodzi o tą ekipę, no to nie wiem, to wydaje mi się, że dołączyła pewnie jak 3/4 ludzi. Widać, że oni mają fajny po prostu kontakt ze sobą, także no, ale śmieszne pytanie, śmieszna sytuacja nawiązałam tutaj. Kolejne pytanie, jest to pytanie, w jakim wieku zaczęły ci rosnąć piersi? I powiem wam, że strasznie późno. Pamiętam, że ja miałam kolegę, który, Jezu, to było dla mnie, to właśnie takie było dla mnie mega przykre. Miałam po prostu taka jakby paczka kolegów, z takich, no to nie byli koledzy, to byli znajomi, po prostu oni się ze mnie śmiali, że jestem deską. Jezu, ja nie pamiętam, ile osób mnie nazwało deską, jak chodziłam jeszcze do starej szkoły. Serio. I jakby wtedy się tym na maksa przejmowałam, a teraz kurde, teraz sobie myślę, że po co? Czemu ja się tym przejmowałam? Kolejne pytanie, czy nosisz stringi? I powiem wam, że stringi według mnie są niedoceniane, bo dużo osób się śmieje, o Jezu, stringi, coś w tym stylu, ale dla mnie one są mega wygodne. Wiadomo, że na początku trzeba się do nich przyzwyczaić, ale sam fakt, po prostu ja je uwielbiam, serio, na przykład macie getry na WF-ie i nie widać wam tych pasków. I ostatnie pytanie, czy będziesz chciała mieć operacje plastyczne? I na razie nie zamierzam żadnych mieć, jakoś na razie nic mi nie przeszkadza w sobie. Wiadomo, że może kiedyś, zobaczymy. Na pewno rzeczą, którą będę chciała zrobić po kwarantannie, to będę chciała sobie wybielić zęby, z racji, że nie wiem, jakoś mi to strasznie przeszkadza. Ja mam też, słuchajcie, fluor na zębach i mam po prostu takie białe kropeczki i jak się wybieli zęby i one będą po prostu bielsze, to aż tak tego fluoru nie będzie widać. No i co? I właśnie to jest jedna rzecz, którą chciałabym zrobić, ale to nie jest operacja plastyczna. No, a tak to nie mam w planach niczego robić.
tyle. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Otworzyłam się dzisiaj bardzo przed Wami. Opowiadałam o rzeczach, o których nigdy nie odpowiadałam. No i co? Dajcie znać, czy takie filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. A my się widzimy już w poniedziałek o godzinie 16. Także do zobaczenia i cześć!